jakie naturalne produkty mogą nam pomóc zachować opaleniznę, czyli taki fajny, zdrowy kolor skóry. Fajny, zdrowy kolor skóry, tak. Nie mówimy o żadnym spaleniu się, tylko o zachowaniu takiej brązowej, czy tam śniadej cery. Z pomocą nam przychodzą produkty spożywcze, przede wszystkim te, które zawierają karotenoidy. Karotenoidy są to takie barwniki. Głównym, takim podstawowym i najsilniejszym jest beta-karoten. Tutaj mamy takie... Co to jest ten beta-karoten? Przepraszam. Jak on działa? Jak on działa, tak? On nie opala nam skóry jako takiej, tak? Tylko jest takim barwnikiem, który jest magazynowany w tkance tłuszczowej podskórnej i dzięki temu ta jego barwę również przebija przez naszą skórę, więc mamy takie złudzenie, że ta skóra jest taka troszkę ciemniejsza. Tak? To nie jest ten sam mechanizm, co opalanie, tak? Bo opalanie to jest jednak troszkę uszkodzenie skóry. Skóra w celach obronnych produkuje pigment, żeby przystopować dostawanie się promieniowania Pani w głębi skóry. Czy to oznacza, że beta-karoten będziemy spożywać, żeby podtrzymać opaleniznę, ale może w takim razie w ogóle nie trzeba się opalać, skoro Pani mówi, że wystarczy magazynować ten barwnik? Nie, to aż tak fajnie nie działa, tak? Byśmy musieli naprawdę jeść bardzo duże ilości tego karotenoidu, beta-karotenu, czy tam pić jakichś soków marchwiowych, które... Właściwie bez przerwy powinniśmy to... Żeby to gdzieś magazynować, więc to jest bardzo trudne w utrzymaniu. A takie współgranie, tak, opalenizny plus tego beta-karotenu podskórnego, który jest magazynowany, bardzo fajnie nam utrzymuje kolor skóry. Gdzie powinienem szukać tego beta-karotenu? We wszystkich produktach roślinnych beta-karoten występuje tylko w środowisku roślinnym, nie w zwierzęcym, czyli we wszystkich roślinach, które mają ciemne zabarwienie, przede wszystkim pomarańczowe czy ciemnozielone. Tutaj mamy takie fajne przykłady, tak, pomarańcze, to jest melon, mango, jarmuż, nie widzę szpinaku, ale grejpfrut mamy... też, tak? Jak też. A to też ciekawe, nigdy nie pomyślałam o tym właśnie, że zielone warzywa i owoce. Tak, zielone z tego względu, że tutaj jest drugi barwnik, występuje chlorofil, on już nie wpływa na zabarwienie naszej skóry, on jedynie wpływa na zabarwienie rośliny i przewyższa ten kolor pomarańczowy. Jednak beta-karoten też się tutaj znajduje w naszej skórze, tak? Później może zostać odłożony. No bo wszyscy kojarzymy marchewkę jako ten podstawowy produkt, który pomaga. Tak, aż się dziwię, że tutaj nie soki głównie. Właśnie, czy to powinniśmy... Marchewka jest takim produktem, który zawiera największe ilości beta-karotenu, a przede wszystkim tak przetwory z marchwi, czyli różne soki marchewkowe, wtedy on bardzo dobrze jest wchłanialny. A czy na surowo, czy też jak to spożywać? Czy gotowana na przykład tutaj mamy takie troszkę... Nie można powiedzieć plusy i minusy, tak? Beta-karotenu jest tam troszkę więcej, on jest w bardzo dobrej formie przyswajalnej, jesteśmy też w stanie zjeść więcej tej marchewki, tak? Tego beta-karotenu dostarczyć do naszego organizmu, ale musimy zwrócić uwagę, że no, te soki marchwiowe zawierają również pewną ilość skrobi, cukru, węglowodanów, czyli tutaj możemy troszkę iść w drugą stronę i nabrać tej masy ciała. No, też będzie więcej ciała do opalenia. Okej. Są plusy. A to dobre, No, dobre. A coś mi przyszedł do głowy, ale nie powiem. A propos tego senatora, co tam został złapany, wiesz. Nie idźmy tą drogą. Wróćmy do karotenu. Dobrze, czyli szukamy tego w warzywach, a ilość, czy jest jakaś ilość, która jest dobra, odpowiednia i tak naprawdę nie ma górnego limitu za bardzo określonego, jedynie dolne, tak? Im więcej, tym lepiej, można by powiedzieć, tak? Im więcej, tym lepiej, tak. A nie można przesadzić? Trudno jest przesadzić, naprawdę. Miałam kiedyś koleżankę na studiach, która pamiętam, że miała pomarańczowe wręcz wnętrze dłoni. Tak, ale to naprawdę by musiała spożywać duże ilości tego karotenoidu. Trudno w takiej prawidłowej diecie przedawkować. Musimy wiedzieć, żeby ta karotenoidy wszystkie, tak, to jest prowitamina A, czyli to ma też funkcję fizjologiczną w naszym organizmie i w pierwszej kolejności on jest przekształcany w tą witaminę A i dopiero jeżeli mamy nadmiar tego karotenoidu, organizm sobie odkłada tak w zapasach. Czyli jednym słowem, na początku poprawi nam się wzrok, a dopiero później zabarwi skórę. Stan skóry też, elastyczność, skóra będzie też lepiej tak nawilżona, lepiej funkcjonowała, dopiero później w kolejnym tam etapie, jeżeli mamy tego beta-karotenu w nadmiarze, organizm będzie chciał sobie zmagazynować. Jako, że to jest substancja rozpuszczalna w tłuszczach, to ona się magazynuje w tkance tłuszczowej. Czyli idea i pomysł natury jest taki, że możemy przyjmować ten beta-karoten w postaci warzyw właśnie, a potem spokojnie jechać na plażę, spokojnie ubrać strój kąpielowy i spokojnie nie martwić się, czy jest słońce, czy nie. I tak jesteśmy w plażowym nastroju. W drugą stronę będzie działać tak, że najpierw się tam troszkę opalmy, a później
Dostarczamy ten beta-karoten, aby tą opalenizmę jednak utrzymać. Ale tak? Uważamy na słońce, bo nie przesadzamy ze słońcem, bo nie wolno, prawda? Ale jeszcze za na przykład można powiedzieć, że beta-karoten ma też taką funkcję troszkę ochronną, bo jest silnym antyoksydantem, więc chroni nas od wewnątrz przed tym szkodliwym promieniowaniem UV.